No. Ja sobie... Jeden jest. Drugi jest. Więc sobie nic nie dodam. No to jesteśmy. Wybraliśmy się ten schron w końcu zobaczyć. A gdzie nie będziemy mówić, nie? Bo nikt nie mówi, to nie będziemy... Trochę nietypowo, nie? Trochę nietypowo. Tym razem bez motorków. Bez motorków, ale coś się dzieje, nie? Ja pierdzielę, nie mam zegarka. Jest styczeń, nie? Styczeń mamy dzisiaj 13 chyba, nie? 13 stycznia. Tutaj się prześpimy. Tu mamy kemping. Masz poniszczoną. Trochę mały remoncik, nie? No, troszkę wkładu finansowego. Ale fajnie, nie miałem włączonego nagrywania. Tak, tylko nagrywania nie włączyłem. Fajne oko, nie? Fajna szafa tu jest. Jeszcze tu obejdę sobie. No się rozkłaszczę, zanim jedziemy na dół. Tutaj są ponownie trzy poziomy, tak? Tak, trzy poziomy są. A co to było tutaj, zobacz. Tu jakaś szafka. Mam specjalnie nieporozwalane tutaj, nie? Gdzie to powiedzieć? Gniazdka. Trudzi ławeczki. Podejrzewam, że to mogła być jakaś dyżurka, wiesz? Dyżurka, sprawdzanie i tak dalej, tylko po co te... Co? Po co te gniazdka w tym... Gniazdka? W tej szafce, dokładnie. Mamy konfesjonał. O, nie powiada się ciekawie, to co? Woli do przodu, nie? O, zobaczcie, tu... Tutaj mamy jeszcze... Taki samolik fajny, nie? Stara jakaś ta, nie? Nie ma zaparowanego obiektywu? Zobacz. Co masz? Nie ma zaparowanego obiektywu? Nie, to jest okej. Okay. Jest wszystko gra. Dobra. To co, lecimy na dół? Lecimy na dół, zobaczyć co jest na dole. Fajne miejsce. A tutaj co? A, idziemy? Co? To idę na pierwszy ogień, co? A, bo idziemy. To ja piwo. Dobrze, jakąś mroczną muzykę wydać, nie? No. Teraz tak, tu mamy ten skręt. Zobacz, tak. To co, obejdziemy pierw tutaj to miejsce, a później idziemy do góry? Dobra. No co, rozdzielać się raczej nie będziemy, to bez sensu. Ja pierdzielę. Tu już ma... Dobrze, że wziął wodoodporność, ale zobaczcie to. Zobacz, to zawiasy, nie? Tutaj, nie? Zobacz, ile tu tego... I zobacz to zejście następne w dół. My tu się pogubimy, w sumie będziemy. A tam ta klaustrofobia, przeżyjemy. Ej, zobacz tu. Tu już byliśmy. To znaczy, to jest to zejście, które było... tu już widziałem te schody. Droga ewakuacji. Droga ewakuacji. Zobacz to. Wentylacja na dół. Klima, no. Kuchnia. A tam karura, ten dół, zobacz to. Ja wiem. Stare drzwi. Nie, to nie skręcasz, nie? Ja się boję. To co, zanim zejdziemy na inny poziom, to co? Ej, tam jeszcze na górę mieliśmy. A tu chodźcie, może pierw ten poziom. Ej, tam jest taka sala. O, tu jest fajna sala. Na imprezę jak znalazł. To jest chyba ta rura, co stamtąd schodzi, nie? Czy nie? Nie. No, to są filtry powietrza, jakby tam pył atomowy, to... Jak pan, fajnie co? No. Ja to zobaczyłem, mówię, dwa razy byłem. Tam jest też, no, ale ja sobie jeszcze tu wejdę, żeby niczego nie pominąć. Tu jest też, zobacz, ile wentylacja. Taki pokój musiał być, nie? Tutaj. Kurka, zawróć. Tu ma jakieś resztki filtrów, czy co? Czy, no właśnie. O, tam jakoś, to musiał być jakiś piec tutaj. To było grzanie, nie? Bo zobacz, jaka gruba rura.
No. Gdzie ona dalej szła? Tutaj. Tutaj, na dole schodzi jakiś odpływ, weź. Albo woda? Pod, może do pod... Ej, to była izolacja od rur, te liny. No właśnie. Ej, widzieliście tamtą salę? Czyli coś się prego musiało być, nie? Coś się prego, musi było ogrzewanie takie. Ogrzewanie, dokładnie. Panikami nie? Byli, nie mają których dysp... To tutaj, ja pierdolę. To się ważne, że to jest próbą. Ale to ten, nie? Nie do końca tak zniszczony jest, nie? Ciekawie, nie? Jeszcze w miarę, nie? Ma wentylatorownia. Ale gdzieś tam się rozchodziło to ciepło, wiesz, gdzieś tam. Albo typowo wentylacja, nie? No. Typowa wentylacja, zobacz. Może się wysmażali ciepłe powietrze, wiesz, tutaj i... Może rozmuchiwali... Tak, może rozmuchiwali... się rozchodziło, wiesz? Rozmuchiwali po no, pomieszczeniach. Tak, się zresztą, gdzie produkowali ciepłe powietrze. I to się, i to dmuchało, ciepłe. Tak, zsuwa. Wentylatory. O, tu zobacz, tu była... O, jaka rozdzielnica. Ja, patrzcie. Stopień otwarcia zasuwy. Praca silnika. Otwieranie, zamykanie. Bezpiecznik ten, nie? Przyciski stare, jasne. W ogóle map nie, żartuję. Fajnie, nie? Styki zerowe. Stare puszki, nie? Stare, no. Ktoś to wybudował, nie? Tu na pewno przewody szły, no bo już ich nie ma, nie? Idziemy zobaczyć tamtą halę, co była tam. Zobaczymy za chwilę, dobra? Nie wolno palić, nie? A tu zobaczcie te nagrzewnice. Ty, no. To są na... Wymiennik to jest, nie? Wymiennik, no. Nagrzewnica jakoś. No. Tu leciała się powoda, nie? W tym, i tu było dmuchane ciepłe powietrze, nie? Bo jakby nie było zimno, jest w takim pomieszczeniu, nie? No. Tu byliśmy już? To tak, bo tu jest ten piec, nie? Następne rury. Kurde. Tu byliśmy. Tam jest. Co tu jest? Tam już byliśmy, czy nie? Bo już... Nie, tu jest ten. Właśnie o tą salę mi chodziło. Tu, ej, ale była impreza fest, co? Tutaj. No właśnie, bo tu jest słabo, może być. Współdziałania wewnętrzne. Współdziałanie zewnętrzne. Zewnętrzne, to jest współdziałanie. I zobacz, to było wygłuszone wełną, czyli to bym, tak, to musiało być, wiesz, jakieś narady, coś w tym stylu, nie? Ciekawi mnie, czy tam prowadzi coś dalej. O, ja pierdzie. Trzymaj, świeć. Pierdzie, dupa mi się nie zmieści. Ej, tu jest tunel. Kto następny? No wchodzimy, nie? Daj mi latarki, Kacper. Dobrze, że już na nic nie wziąłem. O! Zobaczcie, co tu jest. O kurde. Już się robi ciekawie. Tu mamy wyłaz. Sprawdzamy, czy wyjdziemy, czy później obejdziemy na zewnątrz. Sprawdzamy, chodź Przemo, zobaczysz sobie, bo ja już... Tu jest wyłaz na zewnątrz. A? Święci. To idziemy tu dalej, w dół chyba, co? No. Jak co myślicie? Czy wyłaz sprawdzamy? Wyłaz sprawdźmy, bo potem się pogłębimy. Tam jest tylko... To jest na zewnątrz, tak? Na zewnątrz to jest. Cholera. Trochę źle chyba wyszedłem. O kurde, tutaj. Nie mogę się wyjść. Czekaj. Inaczej. O. Tata, pójdź w ten rurę. Siema. Powiem wam. Jest, nie myślałem, że to jest taki ogrom. Szczerze. Jakie dajecie radę? Takie odblaskowe naklejki. Co? Mapa sklepu. Jest klima.
Mhm. 4 stopnie. 4 stopnie jest? No może. Ja pierdzielę, ale jestem nie tryb. Też było coś. To było też, zobacz, wszystko wygłuszenie akustyczne, nie? KR. Patrzę tak z drugiej dyskoteki, żeby wniosło. Ale ja się tam tworzy. To z tamtej strony jest wejście chyba, chłopaki. No. Ale nie tam. O, widzisz, to jest to samo miejsce, tylko są te same drzwi. Powiedzcie mi, a co to jest? To jest do przewodów coś? No. Taki rozgałęźnik, nie? Tylko resztki przewodów? Ja. Ale kable są wyrwane, bo wiadomo, na się to dziwi. No to się dziwisz. To nie były z aluminium, albo może miedziane. Tak. To ludzie niszczą do zarobku szukają. Czy my tu już byliśmy? A ja już wiesz, że ja się już gubię? Ja się rok zgubiłem. Tak, ej, tu wychodziliśmy, musimy później jeszcze zwiedzić to z prawej. To co, idziemy tu pierw, a potem na dół? Tam przyszliśmy stąd, nie? No, stąd przyszliśmy. A fajnie byliśmy. To idziemy tam. No i tu w prawo, lewo też nie byliśmy, nie? No, no. Bo to jest jak zasuwane, tak? Teraz jest nasze ślady. Ciekawe, że mam to agregatę, to się nie wiem. Bo tutaj kolega mi mówił, że się powtarza, bo do klawiatki powiem, nie? Kolega mi mówił, że przesłoniec. O, to już wyłaz zamknięty. Że agregaty prądowe, nie? Jeśli jakiś ten wpadł, to byś tak tutaj, nie? Tutaj tak. Tak jak samo zabezpieczone też. Jeszcze jakbyś to wyrżnął po drodze. To tobie. Chciał uważać. No. Agregaty prądowe to były w tych teśniki z kogo 34, nie? To znaczy, jakie mieli zapotrzebowanie na prąd, jak no. Się okazały za słabe, nie? Pierwszy kolega mówił, że... Te fundamenty są wykonane we wcześniej, są takie ołowiane płyty, nie? Zaraz zejdziemy sobie jeszcze. Po to, żeby właśnie na ewentualność promieniowania po zniszczeniu bomba to może, żeby nie przeszło się promieniowania. No, to jest najważniejsze, bo tam, żeby głośno, żeby to było wszędzie. No. Co dopiero ten płyt jest najgroźniejszy, bo to wszędzie jest powietrze. No, promieniowanie jest najgorsze, nie? No, to jest powietrze, nie? Uważajcie, bo tu jest jakiś wyłaz. Dobra, widzę, widzę. A tu widzę, że tu się jeszcze tego złomu nikt nie dobrał. Zobaczcie to. Chłopaki. O kurde. Oni się grubo, nie? A tu jest to, co pokazywał. Bielizna skażona. Co? Takie pytanko, wy wiecie, gdzie my jesteśmy? To jest to. Trochę dobra. To są tereny Wielkopolski, nie? No ale lokalizacji nie będziemy zdradzać. Nie. O, tu jeszcze idzie. Łodzi pod wodę, nie? Super. Ale to musi być grube. Zasuwa. Zobaczcie to. Ło, nie skręcie. Na chwilę, nie? O, kiedy się O, mamy filtry. Mamy filtry i kolejny wyłaz pewnie. Wyłaz, ale jest przez chwilkę można śmignąć. No. Już uciekam, to sobie filmuję. Przycisk stary. Klikamy? Oczywiście. Nie działa. No wiadomo, nie ma przewodów przecież. Kacper? Za te dwa... Zaciągnął, tak. Już dobrze? O. Co my tu mamy? I koniec. Ale to złomo już nikt nie zabrał, bo to musi być ciężkie. A jakieś przewody też były. Jasny wind. Ale ktoś powoli wycina to, nie? Bo tam po drodze leżą. O, to wiesz, takie wyjdzie. Czekaj, złączy światło. To musiało być na tym, nie?
No bo gdyś wysiadł w takiej strefie do siłowni, jedno na sztangę, nie? To mała siłownia. Teraz. Słucham? Aha. Masz regulowaną. To nie jest tak, że można zrobić rozpuszczoną, ale tak zrobię, że nie lepiej, że będzie, nie? Lepiej, żeby szerzej kręciła się, tak? Oczywiście. Tu byliśmy? Tu już. Co? Tu już byliśmy wszędzie. Tu nie. Ty, nie zmieniliśmy tego. Nie, no tu jest ten złom, co żeśmy szli. No. A idzie się pokupić, co? No idzie się pokupić. W budynku tutaj nie ma co, jak się... I ten kolega tutaj był wcześniej, mówił, że jest przewodnikiem tutaj do... A. Takie wycieczki były kiedyś obiecane. Aha. Tego do pracy, tutaj przewodnik opowiadał wszystko. Tu byliśmy, tak? Bo są ślady. Chyba, że byliśmy. No, tu było jeszcze paru takich... Ej, już się zgubiłem. Musimy się cofnąć i skręcić w prawo. Tu musimy skręcić lecko, bo tam jest dalsze. Tak, bo to jest następny poziom. Tu? Mhm. W dół, leć. Lecimy. No lecimy. Dobra. Będę krzyczeć w razie W. No tu są te boilery powycinane. Co pokazywał, zobacz jaki tu jest Eisen. Jeden się ostał jeszcze. Ja pierdzie. No. Co to mogło być? To jest boilery na wodę. Na wodę mówisz? Jakieś się nawycinał, to jest jakiś płatek, nie widać, nie? Czy to też jest jakiś benzyna? To jest jakiś, jakiś zawór? Jakiś pływak chyba. Pływak, no. Nie? Może zawór bezpieczeństwa, nie? Jakiś pływak, nie? Ta woda tardza, nie? Kurcz. Ale tam aż ten człowiek. To było wypalanie kabli pewnie. To było wypalanie kabli pewnie. Tak, to się paliło widać, nie? Kostubać wyjdę do kłopotu. Ale musiało się dymić z tego. No, to było fajnie. Żubówka. O, nasi tu byli. A to co, idziemy tu? A tu są jakieś komory. Komory, komory. Toalety? Coś chyba do odkażania. To mi do tego zdrowia zostało. Na grzewnica stara. Ja. Ile było na imię, nie? Uziom. Imię, nie? Musiał być jakiś prąd tutaj pewnie, nie? Tu by musiało być wysokie napięcie, Przemo. Za te izolatory. O. Tu jest to pomieszczenie, co, co z góry patrzyliśmy. Pewnie, pewnie ono jest gdzieś tam obok. Stare lampy, ja pierdziele. Jaki klimat. Podstawowe takie, nie? Izolatory? Musiał być niezły volt, tutaj musiał być. A bo stały te agregaty tu. A może to są rury wydechowe od agregatów? Też może być. Może tu, masz rację. A to miał, no rozkradli przez ten czas dużo, nie? Silnik pryczał te 34. Tu jakoś prycza, oj, jeszcze przewody, zobaczcie to.
Nie, to są otuliny. No, by to było właśnie niemożliwe. No, żeby takie kąski zostały, nie? Takie tabakne wody są w tej. Chyba mniej, żeby było to w tej. Może, widzisz? To miedź. Miedźka, no, jest. Miedź, a nie miedź, nie? O, jakby się komuś zechciał. Też wentylacja, ale wszędzie wentylacja. O, nietoperz, uwaga! Zabieg patentowy firmy Fana. Kto jest tam? Nietoperz, uważaj. On nie wleci w ciebie, bo on ma tam te. LEDy. Niech się żyje. No właśnie. Jak nie topesz, to ja nie wiem. Topesz. O, i tu jest właśnie to, pomyśl, ten następny poziom. Ale z tego co wiem, zacznij to. Tu z malowi mój tutaj. Pozalewane, tak? Tak, ale tu jest około metra głębokości. I tu jeden kolega też z YouTube'a nagrywał to. Mierzył ten, to jest około metra głębokości. Otwór montażowy. O, o co to chodzi? Kurde. Dwóch zostały, nie? Izolacja tej dobra, to jest to wejdzie z tego. Złomu jeszcze trochę jest, nie? No. No co? Brzeszczo od jedzie. Uj, o ty. Chyba na baterię. Dużo lampy dotąd, nie? Zbity, zobacz. A to też pokazywali tą lampkę. Do pokoju możemy sobie założyć. Nie? Klimat. Ktoś to wyprodukował, nie? Jest klimat, powiem wam, kochani. Naprawdę. Dzisiaj żeśmy się tak wybrali w trójkę. O, chłopaki, to już mam. Chyba mam. Już mam. Gdzie stały chyba silniki? Silniki? Co ty? To jest 100%, że to były silniki. Patrz, jeszcze czuć olej, nie? Czuć olej, dokładnie. Tak jak mówisz, te 34, nie? To były no. Zamontowane. Patrz, drogi paliwa. Spaliny. Jest olej do dzisiaj, zobacz tu. To jest olej, bo tam, to jest olej tutaj, faktycznie, zobacz, to jest taki kolor oleju. Do motocykla. Ale czuć olej, no. Jaki zawód? I co, co mówisz, to mogło być czasami do chłodzenia też silników mogło być, nie? Chodźmy, czy odpalnia kroplotka, trzeba się pić? No. Na naraz? Na strzała, jakoś tam mówi? Tam jakiś przyłącznik? Ale nic nie ma, nie? Mi się wydaje, że one były chłodzone stąd. No. I chłodziły się te silniki i ciepło było rozprowadzane z tych silników dodatkowo. Tak mi się wydaje. Kurde, co chłopaki, fajnie co? Fajnie, nie? Bosk. Także widzisz Robert, do kolegi mówię, co tam pewnie może to zobaczyć. Tyle dostało z tych silników, te 34. To było znaczy się tylko te rany. Te silniki od czołgu, wiesz? Zasilany te... Prąd, nie? Prąd, agregaty, no. No i też ciepło mogło być rozprowadzane, bo widzę tą grubą rurę tu do tej... Chyba ciepło, nie? Tutaj chyba... Stacji elektrycznej. Tu jeszcze jakieś rury, czy nie wiem, czy może paliwo tędy też mogło dochodzić? To mogą być haki do... Albo haki, ale one są, rurki tu są. Aha. To by raczej pręt był, nie? No, no. O, stary stycznik. Niezawodny. Stare jest. Działa jeszcze? Nie działa niestety. Może by ten, nie? Jasne. Dobra. Uwaga na dziurę. Latarka nie. Jesteśmy chyba na tym trzecim, niżej już chyba nie ma. Co, idziemy jeszcze to pomieszczenie zwiedzić, to wieś, które... Z góry patrzyliśmy, gdzie była ta duża sala. No właśnie, tak, nie? Tam też jest tu się dumnie. Tak. Ale to jest po prostu mega. Jesteśmy. Jestem tutaj. Gdzie? Tutaj. To... Ej, zobaczcie te szyby. Ej, to jest pleksa. Pleksa? Zobacz, jaka gruba, centymetrowa. Co? O, znaczy to jest sala bankietowa na dole, tak? Tak. Sala bankietowa, dobry.
Atrakcji, nie? Dzisiaj. Jak to działało wszystko. Ale tu już tak tej wilgoci nie ma, nie? Ta, no tak, a takie wielkie jak tam do góry, nie? Było. Wygłuszenie, echo, ale mimo, że jest... nie ma, nie. No bo jest to haniak, nie? Tak, do tego nie mają hanie. Nie ma elementu, co się dźwignie, odbija się, nie zatrzymuje, nie? Właśnie od tych ścian, nie? No. Wszystko powoduje takie, nie? Zatrzymanie odbicia. Współdzielania wewnętrzne, współdzielania wewnętrzne. Ja pierdziło. Ławeczka, Escape Rooma można by było tu zrobić. Przynajmniej by się nie zapaliło. No. Ale za ile ty? No, Escape Room na pewno by zrobić. Jeździć, nie? Ja pierdziele. Ale to ogarnąć, nie? Co tu mamy? Aha, tam byliśmy, bo patrzyliśmy tutaj przez tą dziurę. To co? To już chyba koniec, jeszcze można ewentualnie do góry zobaczyć, nie? Bo to już chyba niżej, schodów więcej. No. Więcej nie ma schodów na dół. Tu jest chyba najniżej, nie? Mhm. Tam byliśmy. Tam były te silniki, nie? Nie, tam nie było silników. Tam były te silniki? Nie, tam nie było. Już się skupiłem. To jest ta nagrzewnica, nie? To byliśmy 100%, no. Tutaj się było schodzić. Oj, przepraszam. Tu byliśmy przez tą dziurę patrzeć. A tam był topesz. Pan topesz. Aha, tu jest ten, topesz. Widzisz go? Nie będę mu świecić, chcę żyć. Potem się wisnie, to skupia, nie? Na tym filmie, nie? Tu jest wentylacja. Tu jest ta dziura, ta duża, co byliśmy. No to jest to. Ale zobacz, czy to coś jest, zobacz, tu montowane jakieś śruby. Ja musimy sobie coś zimę wykopać, nie? Żeby to były te fundamenty, nie? Ja pierdziele, nic nie mów. Tu, tutaj ten, nie? Tu mógł stać jakiś maszt czasem. No. Bo zobacz, jak jest odsłonięte. Jest jedna stopa, tam jest druga. Tu mamy te kolejne dwa wyłazy. Jeden jest, a tu jest ten, co byliśmy na dole. To co? Mhm. Ten, co byliśmy na dole, tam jest kolejny pan. Widzieliście? To mogło być jakieś odprowadzenie spalin, cholera. Lampkę sobie wyłączę. Aha. Wyłączona? Tak, pan sobie proszę. Raz pan. O, tu mamy studnię z wodą, hej. Uwaga, bo to może być czasem. Ja się wystraszyłem. Czyli mieli zasilanie w... A Bushambo? Takie góry to w ogóle są, widzisz? Takie odpływowe? Chyba raczej nie. Jeszcze to. Telefon sobie zgasił. Nie ma sensu, jakby tam było jakieś przejście, to... Tu jest jakiś uchwyt. Czy dźwignia jakaś może to była? Tu jakiś stoi, zobacz. Uchwycik. Ja patrzę w necie jeszcze, gdzie są jakieś forty takie fajne, dobra. Gdzie można wejść, dużo zwiedzić, to się może przejdziemy. Który... O, tu na pewno były przewody. Ej! Tu była do anten radiowych, bo to są wtyczki antenowe. Tak? To jakieś takie te kołnierz jakiś, nie? Taki specjalistyczny, nie? Widzisz? Każdy kabel sobie szedł osobno, żeby nie promieniował między sobą. Mhm. Tu była radiostacja, tędy wychodziła. To tak jak mówię, to musiała być gdzieś jakaś antena. Stać, ty. No,
100%. No. Jeśli to jest radiowcy, to dokładnie rozumiem. Tu tak samo, zobacz. Tak, bo tu widzisz, to tak, tu już ufi do anteny. No, mogła być na trzech nogach, tam jest druga, trzecia. Wtyczki antenowe. Tu był pewnie komin wentylacyjny. Zasypany liśćmi. O, uwaga. Uwaga. Co tu jest? To była sobie. O ja pierdzielet. Co mówisz, że kiepsko za... Tak. To żebyśmy się mogli tam dawać. Kiedy na def ma to, to ginie tej. No to jest sponin. Po prostu to nie zabezpieczy. To jest nawet... pułapka. Pułapka, no. Może zginąć. No ktoś by lepiej to zobaczył. Lepiej, żeby to było osłonięte, to niż tak jak teraz. No właśnie. Bo ktoś na def nie zmyślał, to jest mocno tutaj ginie po prostu. Giniesz. No, bo... Albo może jakąś kawałka... A tu jest ten wyłaz, co widzieliśmy, co się przez okienko wychodziło. To też już tu by... Uwaga, bo to może być... Tam. No, się zeptasz, nie? Kurde. Też idzie tutaj? Ja pierdziel. Ciekawy obiekt, powiem. Ciekawy obiekt, fajny. Naprawdę jestem w szoku, że to jest tak duże, nie? A że tak wiesz, to jest takie dostępne w zasadzie, nie? Chyba nie. No, to tam takie... Bo to tam... O Jezu!